Na ekranie macie osobę, która wygrała dodanie do znajomych z poprzedniego odcinka, a jeżeli wy chcielibyście mieć mnie w znajomych, to jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę do góry pod tym filmikiem, zasubskrybować mój kanał oraz w komentarzu napisać swój nick na blogstarplanet. I jeszcze chciałabym was zaprosić na moją grupkę na Facebooku oraz na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Hejka kochani, ja jestem Talix i witam was w kolejnym odcinku z Blogstar Planet i dzisiaj przetestujemy sobie ogony syreny. Powiem wam, który jest bardziej opłacalny i lepszy, także jeżeli jesteście ciekawi, to możecie zostawić łapkę do góry, a ja zapraszam do oglądania. I okej, chodzi mi dokładniej o ten ogon, który jest właśnie tylko chyba dzisiaj dostępny. Jest on właśnie w pakiecie. Ja zakupiłam sobie taki jeden za 14 zł i moi drodzy, pójdziemy sobie na jakiś parkour go przetestować i przetestujemy sobie potem jeszcze drugi ogon, taki normalny z tego normalnego pakietu. I moi drodzy, lecimy sobie na jakiś szalony parkour i powiem wam, że na skinie wygląda on naprawdę bardzo ładniutko, ale jeżeli właśnie chodzi o to tutaj, to tutaj już na początku widzę, że za wygodnie to się nim nie gra. Końcówka tego ogona też nie jest najlepsza, wolałabym, żeby była taka jak jest z tego pakietu pierwszego, bo ta tutaj jest taka średnia w sumie wam powiem, ale no nie jest źle, skacze mi się tym tak dziwnie, tak jakby taki ciężar czuję skacząc. Ale zobaczymy sobie, jak będzie z tamtym ogonem. Ale póki co spróbujemy sobie przejść ten parkour. I moi drodzy, bardzo chciałabym was zaprosić na mojego Instagrama właśnie, do którego linka macie w opisie, ponieważ bardzo mi zależy, żeby wbić na nim 1000 obserwacji, a brakuje już naprawdę niewiele. Także no, bardzo was zachęcam, żebyście wbijali do opisu. A ja sobie tutaj skaczę teraz fajny parkour, mam nadzieję, że go przejdę. Chociaż dzisiaj nie przeszłam żadnego parkoura, jakoś tak pecha mam dzisiaj ogólnie z tymi parkourami. Ale sobie spróbujemy przejść. No i powiem wam, że od tyłu to też wygląda bardzo dziwnie. Ta tak jakby w sumie nie wiem, czy to jest ogon syreny, bo to ma taką końcówkę dziwną. A syrena no nie ma takiej końcówki, także no nie wiem za bardzo, czym to można nazwać. Ale jest to coś w tym stylu. Ogólnie pakiet mi się niezbyt podobał, dlatego postanowiłam, że kupię tylko jeden sobie ten ogon, ponieważ tamten ogon z czaszką oraz sercem nie za bardzo mi się podobał. Plus był tam jeszcze jakiś zwierzak, widziałam właśnie. Ale uważam, że to troszeczkę przesada, że mamy 3 ogony, a są naprawdę one drogie, ponieważ płacimy 92 zł za pakiet, w którym mamy tylko 3 ogony i zwierzaka, więc jest to no nieopłacalne. Dlatego bardziej opłaca się kupić sobie jeden ogon, tak jak właśnie ja kupiłam za 14 chyba złotych, bo macie jeszcze 40 tysięcy plus 100 monet, więc no naprawdę bardzo warto, ale już chyba tego pakietu nie będzie, bo każdy nowy pakiet jest chyba tylko jeden czy tam dwa dni, także no nie wiem moi drodzy, ale bardzo polecam ogólnie. Sprawdzimy sobie za momencik poprzedni, jak przejdziemy ten parkour, spróbujemy, dobra, lecimy sobie dalej. Dobra, okej, póki co jest dobrze, ale w ogóle to jest takie długie, nie spodziewałam się, że taki długi parkour jest. Dobra, tutaj udało się następnie, tutaj naprawdę strasznie długi parkour ogólnie, myślałam, że będzie krótszy, wow. Okej, tu musimy uważać, bo jest bardzo wysoki, nie, kurde. No niestety, zginęłam, nie chcę mi się przechodzić tego od początku. Kolejny ogon to jest właśnie taki i usuniemy sobie chyba tego trójzęba, żeby wygodniej mi się grało. I spójrzcie, jaki on jest bardzo ładny, bardziej mi się podoba właśnie ten ogon od tamtego. I również pójdziemy sobie na jakiś parkour. Obydwa te ogony mają taką animację, że właśnie jak chodzimy, to tak jakby jesteśmy do przodu pochyleni. I lecimy sobie na jakiś parkour niemożliwy, więc no trochę mi się nie uda go przejść pewnie. Ale możemy spróbować, bo czemu by nie. I dobra, tutaj lecimy, nie ma klucza na szczęście, zazwyczaj się obracam, ale tym razem mi się nie chciało. Wow, co? A dobra, mamy jagody, więc no jakoś to będzie, chyba nie zginę tutaj, uwaga, uwaga, dobra, nie zginęłam, o, teraz mamy tutaj, może łatwo jest, no niestety, zginąć chciałam powiedzieć, ale zginęłam. Zawsze gdy mówię, że chcę zginąć, to akurat ginę, więc muszę chyba przestać tak mówić, bo tak zazwyczaj jest, że powiem i od razu ginę, więc trochę takie XD, ale spróbujemy sobie dalej to przejść. Ale właśnie bardziej podoba mi się ten ogon, ponieważ ma on tak jakby zwolnione tempo w czasie, gdy chcemy podskoczyć, zrobić salto i dużo ładniejszy on jest i możemy zmieniać kolor, a niestety tamten ogon ma tylko tak, że możemy zmienić tak jakby, jakby to powiedzieć, możemy tylko obwód sobie zmienić tego
ogona, a tutaj po prostu możemy sobie zmienić wszystko, więc to jest taki plus właśnie tutaj tego prawdziwego ogona, bo poprzedni ogon nie jest to ogon syreny do końca. Nie wiem za bardzo w sumie jak go nazwać, ale jest coś w tym stylu, bo prawdziwy ogon syreny ma właśnie to, co jest tutaj na dole. I dobra, skaczymy sobie tutaj, ogólnie parkour jest naprawdę bardzo ciężki, jak widzicie ciągle ginę, nie mogę go przejść, żadnego parkoura nie mogę dzisiaj przejść, taki jakiś mam pechowy dzień dzisiaj, ale spróbujemy sobie, lecimy, wow, tutaj, naprawdę chyba zacznę, nie będę przestawać, znaczy po prostu nie będę wybierać już niemożliwych parkourów, okej, wow, no niemożliwe parkoury są, no kurde. Tak jak właśnie wspominałam, no niemożliwe, nie, wychodzimy stąd, nie mam siły dzisiaj do tego. Chyba że weźmiemy sobie w sumie jeszcze jakiś parkour, bardziej może szalony właśnie, ten chyba. No dobra, wchodzimy, mam nadzieję, że mi się uda go przejść, chociaż nie wiem, już jest dziwny jakiś. Tutaj jest coś, ale nie wiem, czy ja mam tam zejść, nie wiem za bardzo, więc chyba, nie wiem. Okej, nie wiem, dobra, nieważne, lecimy sobie do przodu, kurde, serio. Ajajaj, coś dzisiaj mam pecha z tymi parkourami, ale nie poddam się, spróbuję go sobie przejść. W ogóle nagrywam ten filmik, gdy mam 4%, modlę się o to, żeby mi starczyło, naprawdę. Okej, chyba jednak tak mi się wydaje, że zaskoczymy tam na dół. Wow, tu są te kule, więc musimy uważać, czekajcie, weźmiemy sobie takie coś, no i pójdziemy tędy. Bez sensu tutaj jest to, skoro tak jakby możemy, wow, okej. Możemy sobie znaleźć tutaj taką dziurę, gdzie nas nie zabije, chociaż dostałam kulką, więc... Okej, mamy 4 klucze, serio, to dobrze, że w sumie zginęłam, bo tak to bym poszła bez tego. Ale możemy spróbować przejść ten parkour, chociaż nie obiecuję, że go przejdę, bo tak jak wspominałam, dzisiaj mam jakiś pech z tymi... parkourami. Jeżeli moi drodzy jesteście ciekawi, jak będą teraz wyglądały odcinki, gdy będzie niestety już szkoła, to możliwe, że odcinki będą pojawiały się co 2-3 dni o godzinie jakoś 17-18. No bo jak wiecie, jestem teraz w liceum, będę i będzie naprawdę dużo nauki, bardzo dużo mam też zaległości, więc muszę to wszystko ponadrabiać. Także no moi drodzy, możliwe, że właśnie odcinki będą no rzadziej niż w wakacje. Tak więc to byłoby w sumie już na tyle w tym odcinku, jeżeli on wam się spodobał, możecie zostawić łapkę do góry oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to naciśnijcie ten czerwony przycisk na dole, a szybciej zobaczycie moją twarz. Także no co, ja nie przedłużam, widzimy się w następnym odcinku, no i cześć!